Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 3 ciekawe triki w CSGO. Pamiętaj, żeby ocenić ten film oraz jeśli chcesz być na bieżąco z innymi filmami, to subskrybuj mój kanał klikając ten oto przycisk, a wtedy nic nie ominiesz. No ale teraz zapraszam do oglądania. Pierwszy trik pozwoli nam na obracanie karambitem jednym przyciskiem na klawiaturze. Jak wiecie albo i nie, żeby to wykonać, to należy naprzemiennie naciskać R i F. A dzięki temu skryptowi, który widzicie teraz na ekranie, możemy ustawić to tylko na jednym przycisku. Aby wgrać taki skrypt, czy też alias, musimy wgrać go do AutoExec'a. Więc najpierw na pulpicie tworzymy pusty notatnik i wpisujemy nasz alias. Klikamy zapisz jako i na końcu nazwy dopisujemy .cfg. Później przechodzimy do folderu z CS-em, tak jak widzicie to na ekranie, i do folderu CFG wrzucamy nasz plik. Następnie przechodzimy do innego folderu, czyli Steam, User Data, później wybieramy nasze konto Steam, 730, Local, CFG i tam w pliku config dopisujemy nasz bind, który znajdował się w aliasie. Wszystko zapisujemy i przechodzimy do ustawień startowych CSGO, gdzie dopisujemy plus exec, nazwę naszego skryptu z aliasem .cfg. No i wtedy przy starcie CS automatycznie nam się on będzie uruchamiał. No i to tyle. Następnym trikiem, a właściwie taką poradą w sumie, jest bardzo prosty sposób na zrobienie naklejki z autografami, jednak ze swoim nickiem. Pokazuję to w tym filmie, bo pewnego czasu wiele osób pisało na różnych grupach dotyczących CS-a prośby o wykonanie takiej grafiki, a wiele osób właśnie nie wie, że są takie strony, na których wystarczy wpisać w odpowiednim okienku swój nick, wybrać naklejkę z jakiego eventu ma być, drużynę, czcionkę i ustawić to w odpowiednim miejscu. W ten sposób możemy pobrać swoją naklejkę i na przykład ustawić sobie na awatar. No i ostatnim trikiem, jaki dziś Wam pokażę, jest stworzenie animowanego nicku w CSGO, a właściwie animowanych grup na Steamie, tak jak widzicie to na filmie. Aby coś takiego wykonać, nie musimy robić za dużo rzeczy. Wystarczy dołączyć do 4 grup, do których oczywiście linki macie w opisie filmu. No i gdy już jesteście w grupach, to wpisujemy w konsoli bindy, które również są w opisie filmu. I tyle. Wszystko powinno działać, ale jeśli będziecie chcieli założyć swoją grupę i zrobić tam coś innego niż te gwiazdki, to wystarczy, że wejdziecie w ustawienia swojej grupy na Steam i zmienicie w bindzie clan ID na swój numerek, który znajdziecie w ustawieniach grupy. Jeśli chcecie kolejne odcinki tego typu, to możecie mi wysyłać takie triki, ciekawostki na mojego fanpage'a, bądź pisać je w komentarzach, jak wolicie. No jeśli się Wam chociaż trochę spodobało, to pamiętajcie o tej łapce w górę, bo to będzie taka informacja, że chcecie tego więcej. No i tak jak mówiłem, jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał. Tak więc do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się i cześć!